Hej wszystkim! Dobra, to dzisiaj będzie ostatni odcinek z serii BTS Universe Story, historia Jungkooka. Zostały mi trzy ostatnie epizody, z których mam nadzieję, że w końcu się czegoś nowego dowiemy i mam nadzieję, że uda mi się uratować Jungkooka. Ostatnie dwa odcinki były dość niewyjaśniające, nie wiem czy moje decyzje były podjęte słusznie, czy cokolwiek też zmieniły, nie mam dla tego pojęcia. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to odsyłam Was do ostatniego filmiku. A ja, nie tracąc czasu, ponieważ jak wspomniałam, czekają mnie trzy epizody. Oby naprawdę się coś zmieniło. Ciszę. Okej, everyone's place. Seungjin makes up his mind to stay by Jungkook's side. No matter what, Jungkook finally starts opening up. Okej, czyli Jungkook się otwiera przed przyjacielem. Czy powie w końcu, co go trapi? Mam nadzieję, że tak. Mamy 11 czerwca. The school is holding an open house for parents. Okej, mamy czyli dzień otwarty dla rodziców. Jungkook się stresuje. Gdzieś biegnie. I don't want to stay in the classroom, so not thinking of the possible consequences, I wander off. Dlaczego zwiał? Sounds of piano travels out from the classroom hideout. A, widziałam! Yoongi! I open the door and walk in, quietly finding a spot. It's nice to hear. Not to complain, ever thought he must know I've walked in. It's almost like I've been given permission to be here. I like the sound of his piano playing. Aww. Oddly enough, it helps me feel calm. Czyli pomaga mu się uspokoić. I know it's impossible, but it's like Yoongi understands how I feel and he's trying to console me. I listen for a while until... Co się stało? The music stopped at the rough sound of the door being forced open. Kto wparował? Znowu on i znowu nazywa ich draniami, jaki ham. I look towards the door to see the very angry dean of students spinning inside. Co? Jak mógł... Serio? I wtedy, aha, i w tej sytuacji Yoongi go ochronił. Wow, jaki zdziwiony, o mój Boże. Yoongi shows the teacher's shoulders and step in front of me. No, a ty masz prawo... Jezu, jak ty głupi nauczyciel, on ma prawo uderzyć ucznia, ale jak uczeń go popchnie, to już, o mój Boże, jaki drań? Na co ma być przygotowany, panie dyrektorze? Jezu, jakie chamstwo! Naprawdę, co to za jakaś dziwna szkoła? To bardzo, bardzo dużo zrobił, ochronił go. Why did he help me? It's the first time someone protects me. I don't think it forget the view I had on his back for a long time. The corners of my mouth keep turned up. My cheeks must be swollen because it's throbbing. Why are you smiling? No właśnie, dziwna sytuacja, a on tak się uśmiecha. Still smiling, I raise my hand to my cheek. And you kissers! Sam się uśmiechnął. Okej. Ta-da! Butterfly. He sits down next to me instead of answering. We see this wordlessly for a while. Nie ma jak to, jak w ciszy po prostu posiedzieć obok przyjaciela. The feeling of getting closer to him make me feel giddy the whole day. Co takiego? Takie roztrzepanie? What the f- But the very next day Yoongi stops coming to school. 2 weeks later he's expelled. Przez to niby... So, Jungkook believes that Yoongi's expulsion is his fault.
but I don't have the courage to tell him the real reason why we drift apart. I walk with my eyes trained on the ground until Jungkook calls out and stops me. Co zobaczył? Blossom! Let us see cherry blossom, pills, falls in the wind. Aww, jaki piękny widok. Mhm. 30 września. The orders probably didn't know, but I went to the classroom every day and never missed. This was a place for me inside this place I found awkward and unfamiliar. And I liked the feeling so much that I escaped to the whatever I could. It was the only place I feel easy. But today... Co się dziś stało? When I opened the doors to the classroom... Only Sungjin is there. Only? Mhm, coś pokuje? Jezu, jaki wzrok! Let's go now. He looks back at me with these calm words. Trochę dziwne. I niepokojące. And I realize that the days we spent together are memories now and they will never come back again. Ale no, to właściwie tak naprawdę nic nie wyjaśnia za bardzo. Jungkook looks grim again. I decide to bring up the beach to improve his mood. Should we go to the beach? The one we want to be before. The beach? The beach? 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 Together like the old days. Stare dobre czasy. Do you think Yoongi would go? And one won't know that's going on with Jimin. We will really be able to go together like we did then. Raczej nie da się tego tak za bardzo, żeby było jak w 100% jak dawniej. A huge cherry tree suddenly blooms in front of us. The petals lift up the lights and seem to glow faintly. It's beautiful. Na pewno to wspaniały widok. Let's take a photo. Oho, polaroid. Różowy polaroid. Chciałam taki polaroid, ale może nie różowy. to słodkie. We're smiling at the photo. Ale czy to odzwierciedla prawdziwe uczucie? It's only the two of us, but I hope that we will all smile together one day. Może prawdziwy uśmiech? I still with Jungkook ever after the campus tour. I... Hey, your phone's ringing. O, matko. Ojciec. Niech zgadnę. Ojciec. It's nothing important. Don't worry about it. A, wujek. Okej, okay. Calls over and over, but I don't pick up. Czyli cały czas wujek wydzwania cały czas do niego. I spend the time with Jungkook instead. Mogę spędzić ten czas z Jungkookiem, rozumiem go. See you tomorrow, Jungkook. Yes, yeah, Sungjin, have a safe trip back. Bardzo dziękuję. Wróci do domu? Pewno? Czy znowu nie będzie włóczył się po nocach? 12 kwietnia 2022 staying with Jungkook instead of going to the ceremony seems like a good choice. Jungkook didn't jump for the rooftop and I was ever able to stop Namjoon's incident. But I decided to take care of Jungkook for a few more days because I'm worried. No nie wiem, czy tak ma się to skończyć, bo jak się jeszcze dwa epizody. I'm waiting for Jungkook when? It's been a while, Kim Sungjin. A familiar voice. Jaki to? O nie! To see the principal standing there, okay. Have you been well? I don't think it's sealed here, but it's nice to see you. House of Cards, o matko, znowu wybór. Won't bring you here. Then, just passing by, I was thinking about school. Po prostu teraz szybciej będę dawała te odpowiedzi, bo nie chcę tracić czasu. I stopped by because I was thinking about school. No dawaj, very thankful. Ale nie za bardzo prawdziwe, ale okej. Po prostu chcę mi się przyznać. You didn't forget about your teacher and come to visit him. Uncomfortable as always. It's been going then. Okej, znowu go zatrzymuję, co tym razem? The inauguration ceremony yesterday. Pardon? I think you'll be there, but you weren't. Did something happen? Zaraz, to było wczoraj? The question is unexpected. Why weren't you there? Trochę się już pomyliłam. Answer honestly. Mamy szczerze odpowiedzieć? Mamy szczerze odpowiedzieć, czy niezbyt dać jasną odpowiedź? Może nie do końca jasną? Tak, miał bardzo coś ważnego do zrobienia. Is that so? Boże, jak ja nie lubię, jak ktoś tak odpowiada.
Jungkook happens to exit the school gates just then. He walks over slowly. Hello. The principal looks closely at Jungkook as he nods. Something more important than the inauguration ceremony? I see. I hope to see you next time. Aha, czyli ten inauguracyjną ceremonię przeskoczył. Aha, I should call the assembly sometime soon too. The principal smiles pointedly. Is he going to tell him that I met with Jungkook? O Jezu, wsypie go? He never approved for us spending time together while I was at school. Dlaczego tego nie aprobował? Father thinks it's useless to have human relationship that don't help you succeed. Serio? Właśnie moim zdaniem to na odwrót, ale rozumiem, że jego ojciec ma inne mniemania o sukcesie. Hele, safe trip. Da mi bezpieczną podróż, ale I tak cię nakabluje. There is the reflection of the principal in the back mirror. He watches as we get farther and farther out of sea. It's still news. I episode 5 end. Czas wziąć się za szósteczkę. Dobra. Dobra, mamy kolejny szósty. Spokojne uczucia. Songjin lies about being interrogated by his father. He goes to see Jungkook, but runs into Songjin instead. No nieźle, co się wydarzy? Teraz w tym epizodzie Songjin będzie, jak dziwnie brzmi, przesłuchiwany przez ojca. Zobaczymy, jak się to dalej potoczy. Dawaj, dawaj, dawaj. Chcę jak najszybciej. Father looks exhausted today. Czym się tak zmęczył? Thoughts we are similar heights. He still seems like a massive gray wolf. Why did you attend the inauguration ceremony yesterday? Nie wiem, czy w tym przypadku możemy powiedzieć mu prawdę, czy może tak bardziej pominąć, że jeszcze tak się wyłogać, że zapomnieliśmy o tym? A może jednak być szczerym? Szczerze mówiąc, myślę, że i tak, czy właśnie wybiorę, czy skłam, czy bądź szczery, i tak ojciec będzie wiercił ten temat, aż dokopie się prawdy. Więc dobra, bądźmy szczerzy. Nie wiem, czy coś mi to da. Actually, a friend has an emergency ahead. I couldn't attend. A friend. Wiem, że go nie pochwala. Has my excuse worked? He finally speaks after a long moment of quiet. The one thing I want from you is for you to be a good son. I don't think it's a difficult task. Zaraz będzie ale. To nie jest... You may live. To nie jest łatwe... To jest proste zadanie, tak? Być dobrym synem, tak? Dla niego to jest rzecz oczywista. I give him a thing not before turning away. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. I can hear father pick up the phone recently and press the call button. Come in, Mrs. Song. Okay. Seeing uncle, open the door and walk in. Makes me worried that my only excuse will fall apart. No to była dość słaba wymówka, ale zobaczymy. I did run into the principal too. I'm seriously was in a regret. Nie zdążyłam przeczytać, ale spoko. Despite my Jungkook and Jungkook are safe. Okej, czyli są bezpieczni, ale co? I wonder if Jungkook is okay now. No właśnie, czy do tej pory nadal jest szczęśliwy? Will father let this slide without making it into a bigger problem? So many things worry about me, but I have no choice but to keep going and trust it will work out. If Jungkook has someone he can lean on of comfort whenever he needs it, he may not resort to such an extreme choice. Can I be that person from Jungkook? Dobra, znowu kwiecień. 15 kwietnia. I pack the car near the main gate again today to wait for Jungkook to get out of school. Czyli okej, znowu czeka na Jungkooka, jak wyjdzie ze szkoły. I stood spot him between the other students. Okej. Woła go. Zobaczymy, co dalej się okaże. Znowu go podwozi do domu. I've been visiting Jungkook after school every day. Is this okay for you to come every day like this? Yeah, I come to see you because I want to. Jungkook avoid looking at me directly out of awkwardness, but he smiles. No, na pewno się cieszy z tego. He should feel more comfortable by now, but Jungkook still taking coins. Okej, jest dobra, kolejne. Co mamy? What should we do today, Jungkook? Dobra, znowu decydujemy. Should we eat first? What do you do with friends? What do you do with friends?
Przepytajmy go. We just go to the PC cafe or play soccer sometimes. Coś jego ta odpowiedź. What games are fun these days? You're bad at them. You can teach me. Jungkook Zuko silence, he avoids looking at me. I will just watch you from the side. He must like the suggestion because he nods. Oczywiście, może zagrać. Okej, okay, mamy 19 kwietnia, parę dni później. Dziwne. Scooping out of a while, but Jungkook is nowhere to be seen. Gdzie on jest? The number you heard the little isn't. What's going on? Is something happened to him? An immune feeling overtaking me and I hear someone yelling my name. Kto? Hosok! Third the sound to see Hosok running of the towards burger across the school. Czyli tam pracuje. No, minął kawał czasu. Here you were back and didn't think see you then in front of the school. What are you doing here? Okay, Sangjin nas pyta. I went for someone. I have to send to someone. Who are you waiting for, Jungkook? How do you know? Nie podoba mi się ta mina. Once again, I have something to give you. Pocket takes out a piece of paper a few times. Jungkook stopped by the restaurant earlier. I tried to stay calm, focusing on Hosok words. He said he switching schools. Co? Ale gdzie? I'm not sure he just said it was a better one. Co? To nigdy się nie zdarzyło. Is this because of me? Jungkook asked me to make sure you go this. Co się wydarzyło? Coś jego ojciec zrobił? He's drunk of the cherry blossom tree we saw together. He wrote a thank you near the bottom. A different number and sudden school transfer. Gdzie? I hope my suspicions aren't correct. Thanks for letting me know. You're okay, right? No. We not okay. Coś tu nie gra i coś myślę, że jego ojciec maczał w tym palce. I seem to worry Hosok away, but I remain standing still for a some time. Szósty, complete. Dziękuję bardzo. Teraz dochodzimy do ostatniego, the boy on the threshold. Czyli tytułowy rozdział, który zapewne rozstrzygnie całą tą historię Jungkooka. Sungjin tries desperately to locate Jungkook. Were the choice he made during this loop the right ones? Can Sungjin save Jungkook? No właśnie, czy w końcu Sungjin ocali Jungkooka? Czy to się uda, czy też nie? Tego nie wiemy. I chcę bardzo wiedzieć, czy w końcu pomożemy. Ale jak widać po tytule, najpierw musi zlokalizować Jungkooka. Do jakiej innej szkoły go przenieśli? Czy to właśnie jego rodzice, czy może jednak ojciec Jina? Bo właśnie to zrobił jak z jego poprzednim przyjacielem z dzieciństwa. Też go przeniósł, też nie wiadomo gdzie. Trochę mnie wkurza jego ojciec, naprawdę mnie wkurza. Dobra, sprawdźmy. Bardzo chcę już znać prawdę. Bardzo. I chyba też. 20 kwietnia 2022. I take my UC site to Jail High School's administration office. Jail. Jail? Ja przeczytam jail. I want to know where Jungkook went at least. No właśnie, musisz się dowiedzieć. How can I help you? Hello. Anaseo. State your business. Act like you know him. Dobra, szybko podejmę decyzję. My name is Kim Sungjin. I used to attend this school. Oh, yes. Do you know, remember me? You helped me a lot when I transferred here. Kim Sungjin? Oh, yeah, I remember you must graduate a while ago. What brings you back to school? Do you think I could ask you about a student record? That's a little difficult. I lost contact with a really close friend of mine. I'm really worried, but I have two other choices. Can you please help me? Tak, pomóż, pomóż znaleźć, proszę. I'm technically not supposed to, but... Name, dziękujemy. Jungkook. Jungkook z pierwszego roku. Zobaczymy. He's boarding school now. I wonder if you can contact him because the rules are strict. Czyli jest w internacie, ale... Ale gdzie? Gdzie właśnie? Gdzie? I can't tell you. Co?
Naprawdę kurze, I tried to master up whatever if have to take on thing and find out this Jungkook has transferred to a boarding school. 30 kwietnia, o mój Boże. A few days has passed since I began to search for Jungkook. Czy w końcu go znajdzie? Ja myślę, że jego ojciec macza w tym palce. Nie podoba mi się to. Jego wzrok jest okropny. You called father? Sit there. Sit down. When did you say the meeting? Co dalej? Dobra, tam biznesowe sprawy. Nieważne, biznesowe sprawy. Czekamy na rozmowę z ojcem. I didn't go to the ceremony as I was spending time with Jungkook. But is something that I already hear in the previous loop. Yes, Sungjae will have attend, so make sure to take care of him. I went in quiet for father to finish talking when? Oh, did you take care of that incident? Do you mean the one considerably the JL High student? Wiedziałam! I take care of the issue with the student. Issue? Co? No właśnie, no ja coś wiedziałam, że... Why Jungkook transfer schools without period notice? Why is hard to find the... I know who's responsible. Oczywiście, twój ojciec! As soon as I realized my heart beginning to race. Great, where did you say the next appointment was? Serio? You transfer Jungkook away? That's why I want to ask him, but I can't open my mouth. That is the purpose to warn me, getting angry solve nothing. Sandra, do you know how difficult it was because you didn't attend the inauguration, right? Nie. Yes, uncle, I make sure to be there this time. Ble, 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 co zrobił z Jungkookiem? And I just want to find Jungkook quickly. No, musisz szybko, jak najszybciej. Wiedziałam. No, to zły wybór. I want to become someone he could always come to. But I push him even further away because of it. Wszystko się kićka. Właśnie, nie wiemy. O, może to Jungkook. Proszę. A, Hoseok. Jungkook. Co? Jak to zniknął? And they ask if father always who tasks to Jungkook often. They say Jungkook gone missing. Okay, parę dni wcześniej. Hey, are we going to class in groups today? I think it was to a group. This class has no person left out. Our class has an odd number of people now. Mom says she likes the dormitory and the school. Maybe she feels more comfortable now that I'm not there at home. No tak, jest w internecie, a nie w domu. No bo w domu przeszkadza, tak? I'm the same as always. School, home and dorms. Still don't belong in any of these places. Nie pasuje do żadnego z miejsc. There's one person left, however, for we doing group work. And then one group will have three people. Which one do you want to go to, Jungkook? Where do I want to go? Na plażę? Let's all go to the ocean. Let's go to the ocean. Ach, rozumiem go. I want to go... da-da-da-dum... ocean. To mi się nie podoba. Ty poszedł na ocean i wiadomo co się stało. Znowu 11 kwietnia. Ah. When I open my eyes is April 11. Again! No dlaczego się zarysowała? Namjoon problem has been solved and the others problems haven't happened yet. Is this because of Jungkook? Maybe something happened to Jungkook when he transferred schools. We were all supposed to go to the ocean. Nie mówcie, że tak się to skończy. I couldn't keep the promise again. My zaczynam naprawdę wkurzać. What happened to Jungkook? Where did it start going wrong? Going needs someone to lean on and thought I could become that person. Co się dzieje w tej historii?
Stary, jak one są takie pogmatwane. Znowu zawiódł. That was meant wrong, or it's not supposed to be me. Maybe if the person who's supposed to console Jungkook scars and be there for him isn't me. Może właśnie Jungi? Then who can save Jungkook? Chyba raczej nie ty. Serio? No cóż, i w taki sposób oto się to zakończyła historia z Jungkookiem. No widziałam, nieważne co bym wybrała, i tak historia potoczyła się, jak się potoczyła, nie wiem jak to inaczej określić, po prostu historia toczy się sama. Mam wrażenie, nieważne co bym wybrała, czy bym wybrała to, czy tamto, myślę, że nie miałoby to najmniejszego znaczenia, niestety. Nie wiem. Zobaczę następnym razem, jak będę grała w historię Jungiego, jak znowu uzbieram diamenty, o ile mi się to wcześniej nie znudzi, bo naprawdę już ta historia Jungkooka mnie wkurzyła. Niby w tej historii jest tak, że problem Namjoona został rozwiązany, ale jeszcze następne historie się nie potoczyły i znowu się zresetowało do 11 kwietnia 2022 roku, gdzie właśnie zaczynał właściwie cofać się wszędzie, żeby ocalić swoich przyjaciół. I okazało się, że coś się stało znowu z Jungkookiem. Znowu po prostu zrobił jeden duży krok do oceanu i zniknął. Też się dowiadujemy, że jego ojciec maczał w tym palce, że przeniósł Jungkooka do innej szkoły z internatem, co oczywiście ucieszyło go jego mamę, bo nie musiała go wyganiać z domu, był cały czas poza domem, nie przeszkadzał jej, nie wiadomo w czym. Strasznie dziwna ta historia, pogmatwana i nie wiem, czy nasze decyzje mają jakiekolwiek znaczenie. Nie wiem, zobaczę. Może jeszcze raz to zagram i zobaczę, czy jakbym bardziej skłamała ojcu Songjina, że nie wiem, zapomniał właśnie o tej ceremonii, czy by może jednak to go nie ocaliło. Chociaż mówię, wątpię, bo pewnie i tak cały czas by drążył temat, wskutek czego i tak by się dowiedział, że był wtedy ze swoim przyjacielem. I oczywiście uznał to za zagrożenie, że mu tylko przeszkadza, bo wiadomo, przyjaciele, bardzo bliska relacja z przyjaciółmi nie pomaga w osiągnięciu sukcesów według ojca Gina. A, ta historia jest strasznie pogmatwana, strasznie, ale to strasznie. Ale no cóż, dobiegła już końca. Och, to były bardzo długie odcinki. Dziękuję tym, którzy naprawdę oglądali to w sumie nie do samego końca. Bardzo Wam dziękuję. O Jezu, to dopiero był maraton. To była historia nie do rozwiązania i nie wiem, czy uda nam się kogokolwiek ocalić w tej historii. Po prostu już ta historia ma swoje zakończenie, czyli niedobre, i chyba już ma tak być w tej całej historii wykreowanej przez Big Hit. No cóż, co poradzić. Ale zawsze fajnie przeczytać. Dobra, to koniec tej serii, tego odcinka. Wielkie dzięki za oglądanie. Dzięki, że ze mną byliście. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! No, naprawdę było ciężkie.